aus dem Propheten Habakuk aus Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Księga proroka Habakuka, pierwszy rozdział od 1 do 5 wiersza. Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Spójrzcie na narody i zobaczcie. Patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Dann Vers 12 und Vers 13. 12 i 13 wiersz. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego. Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Drugi rozdział od 1 do 4 wiersza. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko było przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Noch aus Kapitel 3, Vers 1. Z trzeciego rozdziału, pierwszy wiersz und zwei. I drugi. Modlitwa błagalna proroka Habakuka na melodię trenów. Panie, słyszałem od Ciebie wieść. Widziałem, Panie, Twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie. W najbliższych latach objaw je. W gniewie pomnij na miłosierdzie. Und Vers 18 und Vers 19. I 18 i 19 wiersz. Lecz ja będę radował się w Panu. Weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. Der Prophet Habakuk ist ein sehr interessanter Prophet. Prorok Habakuk jest osobą bardzo interesującą. Wenn wir an Propheten denken, dann denken wir daran, dass sie Worte Gottes zu dem Volk geredet haben. Gdy myślimy o prorokach, to myślimy o ludziach, którzy Słowo Boże przekazywali do ludu Bożego. Davon steht im Propheten Habakuk gar nichts. A o tym w ogóle tutaj nie jest napisane w księdze proroka Habakuka. Habakuk hat zu Gott geredet. Habakuk przemawiał do Boga. Er hatte Fragen und diese Fragen hat er Gott vorgelegt. On miał pytania i te pytania on przedstawiał Bogu. Dann hat Gott ihm Antworten auf diese Fragen gegeben. I Bóg darował mu odpowiedzi na te pytania. Und Habakuk sollte diese Antworten auch aufschreiben. I te odpowiedzi też i Habakuk miał zapisać. Dann haben wir in Kapitel 3 gelesen, dass Habakuk gebetet hat. A w trzecim wierszu czytaliśmy również o tym, że Habakuk się modlił.
Aber dieses Gebet, das wurde zu einem Lied, das man in Israel singen konnte. W trzecim rozdziale, ale ta modlitwa miała stać się w Izraelu pieśnią, która byłaby wśród nich śpiewana. Der Name Habakuk bedeutet Umarmer, einer, der jemanden umarmt. To imię Habakuk tłumaczy się jako ten, który obejmuje, gdy ktoś kogoś obejmuje. Habakuk hatte Liebe zu dem Volk Gottes und wollte es am liebsten mit seinen Armen umschließen. Habakuk był pełen miłości do ludu Bożego i najchętniej to on chciałby wszystkich w swoich ramionach objąć. Es war ihm nicht egal, wie es im Volk Gottes aussieht. To nie było dla niego obojętne, jak wygląda sytuacja wśród ludu Bożego. Das war sein Problem, daher kamen seine Fragen. To było właśnie jego problemem i z tego powodu pojawiły się jego pytania. Aber dann klammert sich an seinen Gott. Ale widzimy, jak on uchwycił się swojego Boga. Wir haben in Vers 1 Ausspruch von Habakuk gelesen. W pierwszym wierszu pierwszego rozdziału czytaliśmy słowo wyrocznia, które prorok Habakuk otrzymał. Dieses Wort Ausspruch kann man auch übersetzen mit Last. To słowo wyrocznia czy wypowiedź można również i przetłumaczyć jako ciężar, obciążenie. Es lag eine Last auf Habakuk. Gdyż na tym Habakuku spoczywał określony ciężar. Er ruft zu dem Herrn, wie lange habe ich gerufen? On woła do Pana, Panie, jak długo ja już wołam do Ciebie? Er sagt ihm, schau doch mal, da ist Gewalttat in deinem Volk. I on tu mówi tak, spójrz, jaka nieprawość i przemoc jest w Twoim narodzie. Da ist Unheil und Mühsal. Nie, że tam jest trud i jęczenie. Da ist Gewalttat, Streit. Tam jest przemoc, tam jest kłótnia. Und das Gesetz ist kraftlos geworden. A zakon stał się bezsilny. Das war die Last, die Not von Habakuk. Taka była właśnie bieda, albo ten ciężar, jaki spoczywał na Habakuku. Und damit kommt zu Gott. I z tym on przyszedł do Boga. Wir überlegen mal, womit kommen wir zu Gott? Zastanówmy się, z czym my przychodzimy do Boga. Wenn wir beten zu Gott, wofür beten wir? Gdy modlimy się do Boga, to o co się modlimy? Hier bei Habakuk sehen wir, er betet für das Volk Gottes. W przypadku Habakuka zauważamy, że on modlił się za lud Boży. Ist in unserem Gebetsleben geht es da nicht im größten Teil uns selbst? Spójrzmy na nasze życie modlitewne, czyż w nim w większości właśnie nie chodzi o nas samych? Aber wir dürfen das auch so für uns in Anspruch nehmen. Naturalnie my możemy z tego w ten sposób korzystać. Wenn da eine Last, eine Not in unserem Leben ist, bo gdy jest jakiś ciężar albo bieda w naszym życiu, dann dürfen wir damit zu Gott kommen. To możemy z tym przychodzić do Boga. In Jakobus steht, wenn jemand Weisheit mangelt, so bitte von Gott. W liście Jakuba jest napisane, że jeżeli komuś brakuje mądrości, to niech modli się i prosi Boga o nią. Wenn du etwas brauchst, Weisheit oder sonst etwas, dann erbitte es von Gott. Jeżeli ci czegoś brakuje, czy mądrości, czy czegoś innego, to upraszaj ją u Boga. Und dann sagt Jakobus, Gott gibt allen willig und wirft nichts vor. A Jakub dalej napisał, że Bóg chętnie wszystkim udziela i nikomu nie wypomina. Gott macht keinen Vorwurf, auch nicht dem Habakuk. Bóg również też i nie robił żadnych zarzutów temu Habakukowi. Er sagt nicht, Habakuk, das ist doch alles klar, du kannst es doch eigentlich wissen aus dem Alten Testament. Nie powiedział przecież do niego, Habakuku, przecież to jest sytuacja jasna, powinnaś o tym wiedzieć ze Starego Testamentu, że tak będzie. Gott gibt gerne eine Antwort. Nie, Bóg chętnie udziela odpowiedzi. Und wird auch uns zu Hilfe kommen, wenn wir mit unserer Not zu ihm gehen. I również i on chce nam przyjść z pomocą, gdy z naszą biedą przychodzimy do niego.
Der Zustand hier im Volk Gottes war unter anderem der, dass das Gesetz nicht mehr gehalten wurde. Tą biedą wśród tego ludu Bożego było to, że już nie przestrzegano zakonu Bożego. Das Gesetz war kraftlos und das Recht kommt niemals hervor. Zakon stał się bezsilny, a już nie stosowano żadnego prawa. Das ist eine große Lektion, die wir aus diesem Propheten Habakuk nehmen können. To jest właśnie ta wielka lekcja, której możemy się nauczyć od proroka Habakuka. Es kommt darauf an, dass Gottes Wort gilt. Właśnie o to chodzi, aby obowiązywało Słowo Boże. Damals in Israel, da hat man das Gesetz verdreht. W tamtych czasach w Izraelu ten zakon przewrócono do góry nogami. Aber Habakuk lernt, dass er sich auf Gottes Wort verlassen kann. Ale Habakuk tego się musiał nauczyć, że można spolegać na Słowie Bożym. Das ist auch für uns etwas ganz Entscheidendes. To również i dla nas jest sprawą bardzo decydującą. Dass wir uns stützen auf Gottes Wort. Abyśmy się opierali wyłącznie o Słowo Boże. Wenn wir Gottes Wort nicht hätten, wie wüssten wir denn, wie wir uns verhalten sollen? Gdybyśmy nie mieli Słowa Bożego, to jak moglibyśmy wiedzieć, jak mamy się zachowywać? Wenn wir anfangen, unsere eigenen Gedanken zu tun, dann werden wir unsicher. Gdy zagłębimy się w nasze własne myśli, to stwierdzimy po chwili, że stajemy się coraz to bardziej niepewni. Dann denkt der eine so, der andere so und wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Może tak być, że w jednej sprawie ktoś myśli tak, inny inaczej, a my nie będziemy wiedzieć, jak dalej postąpić. Aber wenn wir Gottes Wort als Grundlage nehmen, dann haben wir ein festes Fundament. Ale gdy weźmiemy Słowo Boże jako tą podstawę naszego życia, to będziemy mieli bardzo stały, mocny fundament. Dieses Wort, das bleibt ewig fest bestehen. To Słowo, ono trwa na wieki. Es verändert sich nicht. Ono się nie zmienia. Und deswegen ist es ein sicheres Fundament. I to właśnie z tego powodu ono jest dla nas tym pewnym fundamentem. Nun, Habakuk hat also eine Frage. Tak, Habakuk ma pytania. Das ist Vers 2 bis Vers 4. Wymienione są w wierszach od 2 do 4. Und dann kommt in Vers 5 bis Vers 11 die Antwort Gottes. A w wierszach od 5 do 11 możemy przeczytać odpowiedź Bożą. Habakuk hatte gefragt Gott, warum schaust du zu und greifst nicht ein? Habakuk pyta się Boga: Boże, dlaczego ty się ciągle przyglądasz i nie wkraczasz i nie działasz? Aber Gott sagt: Ich greife ein, aber zu meiner Zeit. A Bóg odpowiada: ja wkroczę w tą sytuację, ale w odpowiednim moim czasie. Schaut erstaunt, ich wirke ein Werk. Spójrzcie i zadziwcie się, bo ja zaczynam działać. Gott ist langmütig. Bóg jest długocierpliwy. Gott hat viel Geduld. Bóg ma bardzo dużą cierpliwość. Manchmal wartet er und greift nicht dann ein, wenn wir meinen, dass es sein müsste. On czasami czeka i nie wkracza w sytuację, gdy my już myślimy, że powinien wkroczyć. Aber Gott greift immer ein zur richtigen Zeit. Ale wiedzmy, że Bóg zawsze wkracza w sytuację we właściwym czasie. Und wenn Gott auch wartet, dann hält er doch die Dinge fest in der Hand. Ale jeżeli Bóg czeka, to wiedzmy, że On ma te wszystkie rzeczy mocno w swojej ręce. Und wenn Gott dann handelt, a jeśli Bóg zaczyna działać, dann können wir nur staunen. To możemy się tylko wtedy dziwić. Schaut und erstaunt, staunt, ich wirke ein Werk in euren Tagen. Patrzcie i zadziwcie się, gdyż ja w waszych dniach wykonuję moje dzieło. Gott kündigt hier das Gericht an, das er über sein Volk Israel bringen wird. To Bóg właśnie tutaj ogłasza ten sąd, który on przyprowadzi nad swój lud izraelski. Die Chaldäer, das ist das Volk mit Babylon als der Hauptstadt. Chaldejczycy to jest naród, których stolicą była miejscowość Babylon. Dieses Volk würde kommen und Gericht Gottes über das Volk Gottes bringen.
ten naród przyciągnie i on wykona sąd Boży nad tym ludem Bożym. Noch konnte Habakuk sich das gar nicht vorstellen. Habakuk tego jeszcze nie potrafił sobie wyobrazić. Aber dieses Volk der Chaldeer würde groß und stark werden und dann das Werkzeug Gottes zum Gericht sein. Ale ten lud chaldejski stanie się kiedyś wielkim i mocnym i on będzie narzędziem w ręku Bożym, aby ten sąd wykonać nad ludem Bożym. Dieses Gericht wird dann beschrieben in den folgenden Versen. Ten sąd jest też dalej opisany w następnych wierszach. Und es ist wirklich zum Erstaunen, wie dieses Volk mit Macht handelt. I rzeczywiście można się zdziwić, z jak wielką potęgą ten naród zacznie działać. Es wird gesagt, dass seine Pferde schneller seien als Leoparden. Jest tutaj napisane, że jego konie będą szybsze niż leopard. Es wird gesagt, dass Lampard. Es wird gesagt, dass die Reiter so schnell herbeifliegen wie ein Adler. Jest dalej napisane, że jego jeźdźcy będą szybsi niż orzeł. Und dieses Volk wird sich alles unterwerfen. I ten naród wszystko wokoło siebie poddaje pod niewolę. Dann haben wir ab Vers 12 gelesen, wie Habakuk jetzt reagiert. A od wiersza 12 czytaliśmy, że w jaki sposób Habakuk zareagował. Gott kündigt ein schreckliches Gericht an. Bóg ogłosił tutaj przerażający sąd. Und was tut Habakuk? A co Habakuk teraz czyni? Er schaut über das Gericht auf den, der das Gericht bringt, auf Gott. On teraz ponad tym wykonywanym sądem zaczyna spoglądać na tego, który ten sąd wykonuje, czyli na Boga. In Kapitel 1, Vers 12, da blickt Habakuk zurück. W tym pierwszym rozdziale, w 12 wierszu, Habakuk spojrzał wstecz. Er fragt, bist du nicht von alters her, Herr, mein Gott? I pyta się, lecz ty, Panie, czy ty nie jesteś moim Panem od wieków? Er blickt zurück und erinnert sich an die Treue Gottes. On spogląda wstecz i przypomina sobie wierność Bożą. In Kapitel 2, Vers 1 blickt Habakuk nach oben. A w drugim rozdziale, w pierwszym wierszu, Habakuk spogląda w górę. Da blickt er nach oben, um von Gott eine neue Antwort zu bekommen. Spogląda w górę, aby od Boga otrzymać nową odpowiedź. Und in Kapitel 3, Vers 2 und 3 blickt Habakuk nach vorne. A w trzecim rozdziale, w pierwszym i drugim wierszu widzimy, jak Habakuk spogląda w przyszłość. Er sagt, Gott kommt von Teman her. Er blickt nach vorne und sieht Gottes Handeln in der Zukunft. On spogląda na Boga i widzi, jak Bóg zadziała i przyjdzie z pomocą. Ich möchte in Vers 12 und 13 sieben kurze Punkte zeigen, die Habakuks Vertrauen in seinen Gott kennzeichnen. Na podstawie tych wierszy 12 i 13 z pierwszego rozdziału chcę pokazać siedem rzeczy, które powodują, że zaufanie Habakuka pojawia się i wzrasta. Erstens, er sagt, bist du nicht von alters her? Po pierwsze, on tutaj mówi, czy ty nie jesteś od prawieków? Das zeigt, dass Gott von Ewigkeit her der Unveränderliche ist. A to oznacza, że Bóg od wieczności jest tym, który jest nieodmienny. Die Menschen ändern sich und die Zeiten ändern sich. Ludzie się zmieniają, czasy się zmieniają. Aber Gott ist der Ewige. Ale Bóg jest wieczny. Er ist der Fels. On jest skałą. Jakobus schreibt, bei ihm ist noch nicht einmal der Schatten von einem Wechsel. Jakub napisał, że u niego nie ma nawet cienia jakiejkolwiek zmiany. Er ist ewig derselbe und das gibt Habakuk Sicherheit. On jest wiecznie takim samym i to daje właśnie bezpieczeństwo czy pewność Habakukowi. Das zweite ist, er sagt, mein Gott. Druga rzecz to on mówi tutaj, Boże mój. Er hat eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. On ma osobisty związek z tym Bogiem. Es ist nicht irgendein fremder Gott.
To nie jest dla niego jakiś obcy Bóg. Nein, es ist sein Gott, zu dem Habakuk eine ganz persönliche Beziehung hat. Nie, to jest jego Bóg, z którym Habakuk ma osobisty związek. Hast du auch eine ganz persönliche Beziehung zu Gott? Czy i ty masz taki osobisty związek i społeczność z Bogiem? Gott ist uns ganz nahe gekommen in dem Herrn Jesus. Bóg do nas bardzo się przybliżył w osobie Pana Jezusa. In dem Herrn Jesus reicht uns die Hand der Versöhnung. On w osobie Pana Jezusa wyciąga do nas dłoń pojednania. Und wir müssen diese Hand annehmen, damit wir eine Beziehung zu Gott bekommen. I my tą dłoń musimy teraz uchwycić, abyśmy mogli otrzymać związek z Bogiem. Unsere Hand, mit der wir zugreifen, diese Hand Gottes, die sich uns entgegenstreckt, das ist unser Glaube. Naszą dłonią, która chwyta tą rękę Bożą, to jest nasza wiara. Durch den Glauben an den Herrn Jesus kommen wir in eine Beziehung zu Gott. To właśnie na podstawie wiary w Pana Jezusa jesteśmy wprowadzeni w związek z Bogiem. Habakuk sagt, mein Gott. Habakuk tutaj napisał, mój Boże. Wir heute dürfen sagen, mein Gott und mein Vater. My dzisiaj możemy powiedzieć, mój Boże i mój Ojcze. Wir dürfen noch eine viel innigere Beziehung haben zu Gott als Habakuk. Gdyż my możemy mieć dzisiaj o wiele ściślejszy związek z Bogiem niż Habakuk. In dem Herrn Jesus ist Gott unser Vater geworden. On w osobie Pana Jezusa stał się naszym Ojcem. Schon Habakuk klammert sich an diesen seinen Gott. Już nawet Habakuk uchwycił się mocno swojego Boga. Wir dürfen in die liebenden Arme unseres himmlischen Vaters laufen. A my możemy w te rozpostarte ramiona naszego miłującego niebiańskiego Ojca teraz udać się. Da gibt es Geborgenheit, da gibt es Sicherheit, da gibt es Frieden. Tam jest zaufanie, tam jest bezpieczeństwo, tam jest pokój. Da darf unser Herz zur Ruhe kommen. Tam może nasze serce się uspokoić. So wie der Liederdichter gesagt hat, es ruht in deiner Liebe so selig und so frei. Tak jak jeden z poetów piszący pieśń mógł napisać, tam spoczywa moja dusza tak szczęśliwa i tak radosna. Das dritte, was Habakuk sagt, er sagt, mein Heiliger. Trzecią rzecz, którą Habakuk tutaj powiedział, święty mój. Er hat die Heiligkeit Gottes im Sinn. On miał właśnie zawsze na myśli świętość Bożą. Dieser Gott ist der heilige Gott. Er kann Böses nicht sehen. Ten Bóg jest Bogiem świętym, który nie może patrzeć na zło. Und doch ist diese Heiligkeit nicht abschreckend. A jednak ta świętość nie jest dla nas działająca przerażająco. Habakuk sagt, mein Heiliger. Habakuk już powiedział, święty mój. Ich denke an Johannes 8. I teraz myślę o 8. rozdziale Ewangelii Jana. Da bringt man diese Frau, die Ehebruch betrieben hatte, zu dem Herrn Jesus. Przyprowadzono właśnie tą niewiastę, która popełniła cudzołóstwo, do Pana Jezusa. Auf einmal sagt der Herr Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. I nagle Pan Jezus do wszystkich się zwraca, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień na nią. Da stehen sie auf einmal im Licht Gottes. I nagle oni wszyscy poczuli, że stoją w tym świetle Bożym. Alle gehen weg. I wszyscy odeszli. Aber diese Frau bleibt. Ale ta niewiasta pozostała. Diese Frau hatte doch gesündigt. A przecież to ona zgrzeszyła. Schreckt dieses Licht, in das der Herr Jesus sie stellt, sie nicht ab? Czy ta światłość, w której Pan Jezus ją postawił, czy ją teraz nie przerażała? Nein, sie fühlt sich angezogen von ihm. Nie, ona czuła się pociągnięta przez Niego. In dem Herrn Jesus übt Gott Gnade im Licht. To w Panu Jezusie właśnie Bóg okazuje łaskę w tej światłości. In dem Herrn Jesus hat Gott einen Weg geschaffen, auf dem Menschen in eine Beziehung zu dem heiligen Gott kommen.
to w Panu Jezusie Bóg przygotował taką drogę, na której ludzie mogą przyjść do świętego Boga. Und diese Heiligkeit, die muss uns nicht abschrecken. I ta świętość nie musi już teraz nas przerażać. Sie führt uns dazu, dass wir in Gottesfurcht unser Leben führen. Ona doprowadza do tego, że my teraz w bojaźni Bożej zaczynamy nasze życie prowadzić przed Bogiem pobożnie. Aber wir freuen uns, in diesem Licht Gottes leben zu dürfen. I cieszymy się z tego, że możemy nasze życie prowadzić dalej w światłości Bożej. Das vierte, was Habakuk sagt, ist, wir werden nicht sterben. Czwartą rzecz, którą tutaj Habakuk powiedział, że my nie umrzemy. Er hatte gerade gehört, dass ein schreckliches Gericht kommt. Dopiero co właśnie przed chwilą słyszał, że przerażający sąd nadejdzie. Aber er hat Vertrauen in die Treue und Gnade Gottes. Ale on zaufał wierności i łasce Bożej. Er sagt, wir werden nicht sterben. I on mówi, my nie umrzemy. Er wusste, Gott wird sich im Gericht einen Überrest erhalten. On wiedział, że w tym sądzie Bóg dla siebie zachowa wierną resztkę. Der Prophet Jesaja, der drückt es so aus. Prorok Izajasz to tak wyraził. Das zerknickte Rohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Że Bóg nie dołamie tej zgiętej trzciny, ani nie dogasi tego tlejącego się knota. Gott erhält einen Überrest am Leben. Bóg zachowa przy życiu wierną resztkę. Gott meint es gut, er hat ein gutes Ziel im Auge. Bóg ma przed oczami dobry cel, on ma dobre zamiary. Wenn Gott auch mal Gericht übt, bo nawet jeżeli Bóg musi kiedyś jakiś sąd wykonywać, und er wird es tun, wenn es nötig ist, i on to na pewno uczyni, jeśli to jest konieczne, dann weiß er doch genau das richtige Maß. To on zawsze wie dokładnie miarę, jaką zastosować w tym wielkości tego sądu. Vielleicht denkst du manchmal, das was Gott mir zu tragen gibt, das ist zu schwer. Może ty sobie pomyślałeś, że to, co Bóg mi daje teraz nieść, to dla mnie jest za ciężkie. Aber Gott kennt das richtige Maß. Ale wiedz, Bóg zna właściwą miarę. Mit der Versuchung wird er auch den Ausgang schaffen. Gdyż łącznie z tym doświadczeniem, jakie on ci daje, on da również ci i wyjście z niego. Er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden. On nie dopuści do tego, abyśmy byli bardziej doświadczeni, niż jesteśmy w stanie to unieść. Und in diesem Vertrauen weiß Habakuk, wir werden nicht sterben. I mając właśnie tego rodzaju zaufanie, Habakuk wie, że my nie umrzemy. Das fünfte ist, Habakuk sagt, Herr, zum Gericht hast du es gesetzt. Czwartą rzecz, którą tu Habakuk wymienia, to są takie słowa: Panie, to ty powołałeś ich, aby dokonali sądu. Er sagt, dieses Gericht kommt von Gott. A więc to oznacza, że on wie, że ten sąd przychodzi od Boga. Er sagt, es sind Gottes Wege und die sind recht. On tutaj mówi, to są Boże drogi i one są prawe. Das ist auch ein Geheimnis in unserem Leben. Taką również też jest tajemnica w naszym życiu. Wenn wir die Dinge aus der Hand Gottes annehmen. Jeżeli my będziemy wszystkie rzeczy nas spotykające przyjmowali z ręki Bożej. Ihr Lieben, nicht die Brüder sind schuld. Umiłowani, to nie bracia są winni. Nicht die anderen sind schuld. To nie inni wierzący są winni. Gott hat einen Plan mit uns. Nie, to Bóg ma swój plan z nami. Und wenn Gott mit uns handelt, dann möchte er zu seinem Ziel kommen. A jeżeli Bóg z nami działa, to wiedzmy, że on chce z nami dojść do swojego celu. Und dann wollen wir annehmen, was er uns gibt, es aus seiner Hand annehmen. I chciejmy przyjąć to, co on nam daje, z jego ręki. Dann sagt Habakuk sechstens, o Fels, zur Züchtigung hast du es bestellt. I szóstą rzecz, jaką tutaj Habakuk wymienia, to zwraca się: skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Er hat gehört, dass Gericht kommt.
On słyszał, że ten sąd nadejdzie. Er hat gehört, dass Züchtigung von Seiten Gottes kommt. On słyszał, że to doświadczenie przyjdzie ze strony Bożej. Aber er kennt den Felsen, auf den er sich stellen kann. Ale on również zna skałę, na której może oprzeć się. Dieser Fels, der gibt ihm Halt und Sicherheit. Ta skała daje mu oparcie i bezpieczeństwo. Der Psalmist sagt, dass Gott ein Fels ist, wo man Zuflucht sucht. To już psalmista powiedział, że Bóg jest skałą, na której można szukać ucieczki. Er kennt Gott als diese feste Burg, wo der Gerechte hinlaufen kann und Sicherheit findet. On zna tą skałę jako ten pewny zamek, do którego może uciec się wierzący i tam znaleźć swoje schronienie. Wenn ein Schiff auf dem Wasser ist, gdy jakiś statek znajduje się na wodzie und es kommt der Sturm, i rozpęta się sztorm, dann geht das Schiff auf und ab. To wtedy statek jest podnoszony w górę i w dół na falach. Da kommen Wasser in das Boot und es kann sinken. Może również i zalewać go woda i może być też i niebezpieczeństwo, że utonie. Aber an der Küste auf dem Felsen, da steht der Leuchtturm. Ale na brzegu, na skale stoi latarnia morska. Die Wellen, die schlagen gegen diesen Leuchtturm. I wszystkie fale, które uderzają w tę skałę i w tą latarnię. Aber er steht fest, weil er auf den Felsen gegründet ist. Nic nie mogą zrobić, bo ta latarnia stoi mocno oparta o tą skałę, na której jest zbudowana. Gott ist unser Fels und der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Bóg jest naszą skałą i sprawiedliwy może do niej się udać i tam znajdzie swoje schronienie. Und das siebte, was Habakuk von Gott sagt, du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen und Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. I siódmą rzecz, którą tutaj Habakuk stwierdza, to jest 13 wiersz. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Habakuk hat einen lebendigen Eindruck von der Reinheit Gottes. Habakuk miał takie żywe odczucie tej czystości Bożej. Er kann Böses nicht dulden. On nie może ścierpieć zła. Er muss Böses richten. On musi osądzić zło. Weißt du, wo das ganz besonders deutlich geworden ist? Czy wiesz, gdzie to szczególnie zostało uwidocznione? Als der Herr Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz auf Golgatha hing. Tam, gdy Pan Jezus na krzyżu Golgoty wisiał, jako Syn Boży. Als er beladen mit unseren Sünden in den 3 Stunden der Finsternis war. Gdy on obciążony naszymi grzechami znalazł się w 3 godzinach ciemności. Da hat Gott seinen eigenen Sohn gerichtet. W tym czasie Bóg swojego własnego syna sądził. Auch da war er zu rein von Augen, um Böses zu sehen, und er musste dieses Gericht in unverminderter Härte bringen. I w tym momencie on był zbyt czysty, aby spoglądać na zło, i ten sąd w pełnej mierze musiał być wykonany na jego synu. So erkennt Habakuk also, dass die Wege Gottes seiner Heiligkeit entsprechen. I tak Habakuk stwierdza, że te wszystkie drogi Boże są odpowiednie do jego świętości. Aber er erkennt auch, dass diese Heiligkeit seine Liebe und Treue nicht aufheben. Ale również i to poznaje, że te wszystkie drogi Boże w ogóle też i nie usuwają miłości i wierności Bożej. Trotzdem hat Habakuk immer noch eine Frage. A pomimo tego Habakuk jeszcze dalej ma pytanie. Seine erste Frage war beantwortet, Gott würde nicht einfach zusehen, er würde handeln. Na jego pierwsze pytanie Bóg udzielił mu odpowiedzi, mianowicie, że Bóg na to zło nie będzie się przyglądał, on będzie je sądził, będzie działał. Aber jetzt fragt in Vers 13, warum benutzt Gott denn gerade ein gottloses Volk zum Gericht an Israel? Ale teraz zaczyna się pytać, a dlaczego Boże Ty wykorzystasz ten bezbożny naród, aby on wykonał ten sąd? Er hatte gesehen, dass das Volk Gottes in einem schlechten Zustand war.
Wprawdzie on widział, że lud Boży był w złym stanie moralnym. Aber jetzt sagt Gott, ich schicke ein Volk als Werkzeug des Gerichts und dieses Volk war noch gottloser. A teraz Bóg mu mówi, że ja na wykonanie tego sądu wyślę naród, który dokona sądu, a Habakuk dobrze wie, że ten naród jest jeszcze bardziej bezbożny niż naród izraelski. Habakuk fragt, warum Gott machst du es so? I Habakuk się pyta, Boże, dlaczego ty tak postępujesz? Aber er fragt diese Frage nicht in innerer Auflehnung gegen Gott. Ale te pytanie nie stawia w postaci wewnętrznego buntu przeciwko Bogu. Er hatte ja vorher gesagt, ja Herr, du hast das so zum Gericht eingesetzt. Gdyż już poprzednio powiedział, tak Panie, Ty to wszystko przygotowałeś, aby ten sąd był wykonany. Trotzdem kann er es nicht recht verstehen. A pomimo tego on do końca tego nie rozumie. Das geht uns in unserem Leben auch oft so. Tak też i powodzi się bardzo często w naszym życiu nam samym. Wir verstehen auch nicht alles, was uns begegnet. My też nie wszystko rozumiemy, z czym się spotykamy. Da fragen wir auch schon mal, warum geschieht das jetzt? I my pytamy się, dlaczego akurat to jeszcze się przydarzyło? Warum werde ich krank? Dlaczego ja zachorowałem? Warum schon wieder ich? Habe ich nicht schon so viel zu tragen? Dlaczego znowu ja? Czy ja nie mam już tak wielu rzeczy ciężkich do niesienia? Wir dürfen Gott diese Frage bringen, aber ohne innere Auflehnung. Możemy Bogu takie pytanie postawić, ale bez wewnętrznego wzburzenia, wyniesienia się. Habakuk zweifelt nicht an Gottes Wegen, auch wenn er nicht alles versteht. Habakuk nie wątpi w prawidłowość Bożych dróg, nawet nie rozumiejąc wszystkiego. Er bringt auch diese zweite Frage zu Gott. I te drugie pytanie też przynosi do Boga. Asaf hatte versucht, selber die Antworten auf seine Fragen zu finden. Asaf sam próbował znaleźć odpowiedź na swoje pytania. Er war fast verzweifelt. I mozoląc się tym, prawie że zwątpił. Den Ausweg fand er, als er in die Heiligtümer des Herrn ging. Dopiero wyjście z tej sytuacji znalazł, gdy on wszedł do świątyni Bożej. Bei Hiob, da hatten seine Freunde versucht, ihm Antworten zu geben. W przypadku Joba, to jego przyjaciele próbowali mu udzielić odpowiedzi. Hiob war auch nicht zufrieden geworden. I Job nie był zadowolony z tych odpowiedzi. Erst als Gott zu ihm sprach, kam er zur Erkenntnis. Dopiero gdy Bóg do niego przemówił, to on doszedł do właściwego poznania. Habakuk wendet sich direkt an seinen Gott. A Habakuk ponownie zwraca się bezpośrednio do swojego Boga. Und dann hat Habakuk Geduld. I Habakuk też okazuje cierpliwość. In Kapitel 2, Vers 1, da tritt er auf seine Warte. W drugim rozdziale, w pierwszym wierszu czytaliśmy, że on udaje się na swój posterunek. Er stellt sich auf den Turm. I on stanął na baszcie. Und er schaut, wie Gott nun jetzt antworten wird. I teraz wygląda, w jaki sposób Bóg udzieli mu odpowiedzi. Da lässt Gott, darüber freut sich Gott und lässt Hiob nicht lang, lässt Habakuk nicht lange warten. Z tego bardzo się cieszył Bóg i on też szybko udzielił Habakukowi odpowiedzi. In Vers 2 haben wir gelesen, da antwortete mir der Herr. I w drugim wierszu właśnie czytaliśmy i odpowiedział mi Pan mówiąc. Und dann soll Habakuk dieses Gesicht, diese Antwort Gottes aufschreiben, damit man sie gut lesen kann. Najpierw otrzymuje polecenie, że tą odpowiedź, to widzenie on ma zapisać, tak, aby było to umożliwione, żeby szybko z niego przeczytać. Die Antwort, die Gott gibt, die ist klar verständlich. A więc odpowiedź, którą Bóg udziela, ona jest jasno zrozumiała. In Vers 2 steht, er soll es in Tafeln eingraben. W drugim wierszu jest napisane, że on ma wyryć to na tabliczkach. Das, was in Tafeln eingegraben ist, kann man nicht mehr leicht wegwischen. Bo to, co jest wyryte na tabliczkach, nie można łatwo wymazać. Das zeigt uns die Beständigkeit, die Festigkeit des Wortes Gottes. Właśnie to słowo wskazuje na tą trwałość i na niewzruszoność Słowa Bożego. Und das zeigt uns, dass das, was Gott sagt, auch wirklich eintreten wird.
To wskazuje też na to, że to, co Bóg mówi, w rzeczywistości też i spełni się. Was die Menschen sagen, das haben sie schnell wieder vergessen. Bo to, co ludzie mówią, bardzo szybko jest przez nich samych zapominane. Auf der Arbeit bekomme ich jeden Tag eine Zeitung. W pracy otrzymuję każdego dnia gazetkę. Und auf einer Seite unten steht immer an jedem Tag etwas, was ein Mensch gesagt hat und es ist ganz anders gekommen. I w tej gazetce na samym dole jest zawsze cytat jakiegoś człowieka, który coś powiedział, a potem się okazuje, że całkowicie inaczej się zdarzyło. So sind die Worte der Menschen. Jeden Tag gibt es das zu berichten. I to dzieje się każdego dnia w tej gazetce i tak właśnie wyglądają słowa człowieka. Każdego dnia się to nie spełnia. Auf die Worte der Menschen kann man sich nicht verlassen. I rzeczywiście nie można się oprzeć na słowach człowieka. Aber auf die Worte Gottes kann man sich verlassen. Ale można się oprzeć o słowa Boże. Gott sagt in Vers 3, das Gesicht geht noch auf eine bestimmte Zeit. I w trzecim wierszu Bóg odpowiada, że to widzenie ono dotyczy oznaczonego czasu. Das heißt, es dauert noch einen Moment. To oznacza, że jeszcze chwila będzie trzeba poczekać. Aber es strebt zum Ende. Ale ono wypełni się niezawodnie. Und es lügt nicht, es wird tatsächlich eintreffen. I Bóg nie kłamie, rzeczywiście się spełni. Wenn Gott in seiner Langmut noch etwas wartet, bo jeżeli Bóg w swojej cierpliwości jeszcze troszeczkę oczekuje, dann ist es unsere Aufgabe zu warten, auszuhalten. To też i naszym zadaniem jest dalej czekać cierpliwie i wytrwale. Wenn es sich verzögert, so harre darauf, warte mit ausharren. Jeśli się nawet odwleka, to wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Aber es wird kommen und nicht ausbleiben. Ale na pewno się spełni i nie będzie tak, że to nie spełni się. Hier steht, es wird kommen und nicht ausbleiben und gemeint ist das Gericht. Tutaj mowa jest wyraźnie, że spełni się, a mowa jest o tym sądzie, który się spełni. In Hebräer 10 wird dieser Vers aus dem Propheten Habakuk zitiert. W Hebrajczyku w 10 rozdziale właśnie jest zacytowany ten wiersz z księgi proroka Habakuka. In Vers 37, denn noch eine ganz kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. 10 rozdział listu do Hebrajczyków, 37 wiersz. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Gott hat sein Wort gegeben. Bóg darował swoje słowo. Und Gott kann es auch in diesem anderen Zusammenhang auf unsere Herzen legen. I Bóg może również też i to słowo włożyć w związku z czym innym na nasze serce. Habakuk hat er gesagt, das Gericht wird kommen und dann wird Gott sein Ziel erreichen. Habakuk powiedział tutaj, to słowo się spełni i nie opóźni się, czyli ten sąd nastanie. Und uns sagt er, der Herr Jesus wird kommen. A nam mówi, Pan Jezus przyjdzie. Auch wir haben ausharren nötig. Również i my musimy wytrwać. Aber der Jesus wird kommen und nicht ausbleiben. Ale Pan Jezus na pewno przyjdzie i nie odwlecze przyjścia. Und wenn er kommt und uns zu sich nimmt, dann wissen wir, dass sich das Warten gelohnt hat. A gdy on przyjdzie, aby nas do siebie zabrać, to wtedy będziemy wiedzieli w pełni, że opłaciło się czekać. In Vers 4 da finden wir eigentlich die Lösung des ganzen Problems aus dem Buch Habakuk. W wierszu czwartym tego drugiego rozdziału Habakuka znajdujemy odpowiedź na rozwiązanie całego problemu, jaki przedstawiał Habakuk. Der Gerechte wird durch Glauben leben. I stwierdza on, że człowiek sprawiedliwy będzie żył przez swoją wiarę. Habakuk hatte Fragen. Habakuk miał pytania. Aber im Glauben wendet er sich an Gott und bekommt die Antwort. Ale on we wierze zwraca się z nimi do Boga i rzeczywiście otrzymuje odpowiedź. Der Glaube ist auch in unserem Leben der Antwort auf die Fragen. To wiara jest właśnie w naszym życiu odpowiedzią na pytania. Der Glaube, der ist wie ein Fernrohr.
Wiara jest jak luneta. Durch das Fernrohr können wir durchschauen und Dinge, die noch weit weg sind, ganz groß machen. I my też spoglądając przez lunetę na oddalone rzeczy, możemy je jak gdyby przyciągnąć do siebie. One wydają się wielkie, blisko nas. So lässt uns der Glaube Dinge sehen, die noch in der Zukunft liegen. I tak też i wiara pozwala nam zobaczyć rzeczy, które znajdują się w przyszłości. Wenn man andersrum durch das Fernrohr schaut, dann werden die Dinge, die ganz nah sind, klein. A gdy się odwróci lunetę, to wtedy się okaże, że rzeczy, które są blisko nas, okazują się bardzo malutkie. Wenn wir den Glauben haben, dann werden die Schwierigkeiten in unserem Leben auf einmal kleiner. Gdy będziemy mieli wiarę, wtedy okaże się, że wszystkie trudności w naszym życiu nagle stają się bardzo małe. Sie werden deshalb kleiner, weil wir auf einmal Gottes Möglichkeiten sehen. Dlatego stają się takie małe, bo nagle uświadamiamy sobie Boże możliwości. Gott, der uns in allen Schwierigkeiten zu Hilfe kommen kann. Tego Boga, który we wszystkich trudnościach może nam przyjść z pomocą. Dieser Vers, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben, wird dreimal im Neuen Testament zitiert. Czwarty wiersz, końcówka, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jest trzykrotnie zacytowany w Nowym Testamencie. Einmal in Römer 1, Vers 17. W pierwszym miejscu to list do Rzymian, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Da wird betont, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Tam jest nacisk położony na ten sprawiedliwy będzie żył z wiary. Gerechtigkeit gibt es durch Glauben. A sprawiedliwość można pozyskać przez wiarę. In Galater 3, Vers 11, da liegt die Betonung darauf, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. W liście do Galacjan, w trzecim rozdziale, w 11 wierszu, ten nacisk położony jest znowu na inne słowo, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Leben gibt es nicht durch Werke, sondern durch den Glauben. Życie można uzyskać nie poprzez nasze dobre uczynki, ale przez wiarę. In Hebräer 10, Vers 38 ist die Betonung auf Leben. A w liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale, 38 wierszu, ten sam cytat i nacisk jest położony tutaj, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Der Glauben hat, der wird nicht umkommen auf dem Weg. Ten, który ma wiarę, on nie zginie na swojej drodze. Nein, er wird leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Tak, sprawiedliwy będzie żył przez swoją wiarę. Das ist die Antwort, die Lösung des Problems im Propheten Habakuk. Taka jest odpowiedź na rozwiązanie tych problemów przedstawionych przez Habakuka. Und so ist der Glaube an Gott auch die Lösung in unserem Leben. Tak też i wiara w Boga jest rozwiązaniem naszych problemów w życiu. Habakuk hatte verschiedene Fragen gehabt. Habakuk miał różnorodne pytania. Aber in Kapitel 3 sind seine Fragen beantwortet. Ale w trzecim rozdziale wszystkie jego pytania otrzymały odpowiedź. Und jetzt betet Habakuk. I w trzecim rozdziale teraz Habakuk się modli. Er sagt: Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. On tutaj mówi: Panie, ty ożywiaj twoje dzieło przez wszystkie lata. Herr, führe dein Werk aus. Lass die Dinge kommen, die du angekündigt hast. To oznacza: Panie, ty wykonaj te wszystkie rzeczy, które ty przepowiedziałeś. Spełnij je. Dann hat Habakuk in diesem Gebet einige ermutigende Gedanken. I w tej modlitwie Habakuk wypowiada niejedną bardzo pocieszającą myśl. Ich möchte nur zwei zeigen, einen in Vers 13. Chciałbym z nich pokazać tylko dwie. Pierwszą w wierszu 13. Du zogest aus zum Heil deines Volkes, zum Heil deines Gesalbten. Ty wyruszasz na pomoc albo na zbawienie swojemu ludowi, aby ratować swojego pomazańca. Gottes Wege haben das Heil der Seinen zum Ziel. Boże drogi mają zawsze zbawienie na myśli,
gdy prowadzi swoich do swojego celu. In Vers 16: Ich werde ruhen am Tag der Drangsal. I wiersz 16: Ale ja będę miał spocznienie w tym dniu ucisku. Im Vertrauen auf Gott kennt Habakuk eine ganz persönliche Sicherheit. W tym zaufaniu do Boga Habakuk zna miejsce całkowitego bezpieczeństwa. Und dann endet sein Gebet mit einem Lob für Gott. I jego modlitwa teraz zakończa się słowami chwały dla Boga. Habakuk hat Freude, Frohlocken und Jubel in dem Gott seines Heils. Habakuk teraz ma radość i ma wesele w Bogu z jego zbawienia. Habakuk hat Kraft gefunden in dem Herrn. Habakuk znalazł też i siłę w swoim Panu. Habakuk kann einen Weg gehen auf den Höhen in der Gemeinschaft mit Gott. Habakuk może też iść swoją drogą na wyżyny w społeczności ze swoim Bogiem. Und Habakuk kann andere mitziehen, um in dieses Lob Gottes einzustimmen. I Habakuk też może i innych pociągać, aby zaintonowali tą pieśń pochwalną dla Boga. Am Anfang ein fragender Prophet. Na samym początku same pytania tego proroka. Am Ende ein glücklicher Prophet, der Gott lobt. A na końcu widok szczęśliwego proroka, który wychwala Boga. Hier in diesem Leben haben wir oft Fragen. Tu na tym, w tym życiu mamy bardzo często pytania. Aber dann möchte Gott uns Antworten geben auf diese Fragen. Ale Bóg chciałby nam udzielić odpowiedzi na te pytania. Da möchte uns jetzt schon Glück und Freude ins Herz geben. I on chciałby już teraz nam dać szczęście i radość do naszych serc. Möchte uns den Frieden Gottes geben, der allen Verstand übersteigt. On chciałby nam udzielić tego pokoju Bożego, który przewyższa wszelki rozum. Und einmal, dann wird uns einführen in die ewige Freude. A kiedyś on nas wprowadzi do tej wiecznej radości. Dann werden alle Fragen beantwortet sein. Wtedy otrzymamy odpowiedź na wszystkie pytania. Und dann bleibt nur Lob und Dank und Anbetung für Gott übrig. I wtedy tylko chwała, dziękczynienie i uwielbienie pozostanie jako ostatnie rzeczy, które damy Bogu. So möchte uns Habakuk anspornen. I tak Habakuk chciałby nas do tego pobudzić, dass wir im Glauben und im Vertrauen auf Gott die Schwierigkeiten unseres Lebens überwinden. Abyśmy w tej wierze i zaufaniu do Boga te trudności naszego życia przezwyciężali.